Nadeszła już astronomiczna zima, tak więc zmieniają się warunki na naszych drogach. By było bezpiecznie, trzeba zadbać o swoje samochody, a szczególnie o opony. Kiedy temperatura spada, wskazane jest zmienić opony na zimowe. Dlaczego? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Radosława Kędzi, właściciela nowo otwartej stacji kontroli pojazdów Kędzia Serwis w Ostrzeszowie Pustkowiu. Jeśli temperatura spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza, jest zalecona wymiana na zimowe opony. Dużo ludzi czeka, żeby wymienić opony, do tego, gdy spadnie śnieg. Jest to jak najbardziej błędne, ponieważ letnia opona staje się twarda, coraz mniejsza powierzchnia styku jest z drogą i coraz mniejsza przyczepność. Dlatego też montujemy zimowe opony, ponieważ mają całkiem inny grubieżnika, mają nacięcia. One odprowadzają śnieg i błoto pośniegowe. I oczywiście sprawują się o wiele lepiej niż opony letnie w warunkach zimowych. Co jeśli nasze auto wyposażyliśmy w tak zwane opony całoroczne? Czy spełniają one swoje zadanie? Coraz więcej ludzi skłania się w kierunku tych opon. Jeżeli to opony są nowe, to jak najbardziej spełniają warunki dobre na zimę. Można założyć tak, jeżeli założymy nówki opony, przejeździmy zimę, przejeździmy lato, przejeździmy jedną zimę, lato i już raczej więcej nie przejeździmy na tych oponach w zimę, ponieważ już nie będą spełniać swoich warunków. Zimowe opony, jeśli mamy dwa komplety, to wytrzymają nam zapewne o wiele więcej. I też ogólnie wielosezonowe opony zalecałbym dla klientów, którzy nie pokonują jakichś większych tras. Tutaj raczej w trybie takim miejskim, powiedzmy, dojeżdżają do pracy kilka kilometrów dziennie. Na co zwrócić uwagę, kupując nowe opony? Tak, jak już wspomniałem, prędzej zwracamy uwagę na opony w zależności, gdzie będziemy je użytkować, w jakich warunkach. Czy to będą jakieś ciężkie warunki śnieżne, czy to będą po prostu zwykłe. Mamy opony kierunkowe, to jest układ jodełki, to jest taka opona. Mamy opony asymetryczne również, to jest akurat ta opona. Od 2013 roku mamy również naklejki na oponach, to są te naklejki, które nas informują, powiedzmy, o efektywności paliwowej, o przyczepności na mokrej nawierzchni oraz o głośności danej opony. Oczywiście ta opona tutaj ma F-kę, czyli to już jest duże zużycie paliwa, ale ogólnie wszystkie opony zimowe mają bardzo właśnie ten parametr wysoki z tego tytułu, że mają te nacięcia, o których już prędzej wspomniałem. Te nacięcia powodują to, że ta opona akurat dobrze się trzyma na śniegu. Jeśli zamierzamy kolejny rok jeździć na tych samych oponach, warto przed ich założeniem zasięgnąć opinii fachowców. Trzeba sprawdzić wysokość bieżnika. Opona, jeżeli ma poniżej 4,5 mm zimowa, to już się nie nadaje za bardzo do jazdy po śniegu, po błocie. A jeżeli dobieramy opony nowe, należy sprawdzić w swoim pojeździe, jaki powinniśmy mieć rozmiar. Ogólnie rozmiar tutaj na oponie mamy, jest to 195, czyli to jest szerokość opony. 65 jest to wysokość profilu, który jest mierzony w procentach, jest to 65%. R15 to jest rodzaj opony radialna, 15 cali. I tu mamy indeks taki 95. Jest to indeks nośności i H jest to indeks prędkości. Akurat ta opona jest jeszcze XL oznaczona, czyli ona jest wzmocniona. Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt na oponie, który zawsze musimy znaleźć, jest to rocznik. Tutaj akurat mamy 36 tydzień 2018 rok, czyli opona w tym momencie jest roczna. Spokojnie możemy na oponach jeździć 5-6-letnich maksymalnie. Myślę, że najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu, do jakiejś wulkanizacji, zapytać jakiegoś fachowca. Na pewno wam w tym temacie doradzi. Jeżeli się na tym nie znamy, to wiadoma sprawa, musimy jechać do jakiegoś eksperta. Pamiętajmy również o sprawdzeniu oświetlenia. Wasze światła, nasze bezpieczeństwo, tak? Bardzo ważną jest sprawą ustawienie tych świateł. Proponuję w każdym pojeździe. Możemy nawet zrobić tutaj taką promocję gratisową. Możemy w każdym pojeździe ustawić gratisowo światła, ponieważ jest to teraz bardzo istotne. Mamy coraz krótsze dni, coraz dłuższe noce, a jednak to światło to jest duże bezpieczeństwo. Do sprawdzenia działania świateł pojazdów samochodowych na stacjach kontroli pojazdów wykorzystywane są specjalistyczne przyrządy zapewniające przeniesienie strumienia świetlnego wysyłanego przez reflektor pojazdu na ekran przyrządu z układem optycznym. Podsumowując, warto przestrzegać jednej zasady – bezpieczniej zmienić opony wcześniej niż za późno. Najważniejsze, żeby zdążyć przed pierwszymi przymrozkami, a przede wszystkim przed pierwszymi opadami śniegu i gołoledzią na drodze.